Aborcja to problem wielowątkowy. Dziś poruszymy jeden z nich. Otóż chciałbym skupić się na sprawie mentalności w Europie Zachodniej, w Polsce na temat tego problemu i spojrzeć, jak ta mentalność ewoluowała, czy nadal ewoluuje. Ponieważ dzięki temu będziemy mogli lepiej dotrzeć do korzeni problemu. Otóż jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to przede wszystkim skupiłbym się na roku 1968. Wtedy właśnie w Europie wybuchła rewolucja seksualna, której celem było obalenie dotychczasowych wartości związanych z ludzką seksualnością. Hasłami tej rewolucji było m.in. wolna miłość, seks bez zobowiązań, generalnie szeroko pojęta wolność seksualna. Wiązało się to przede wszystkim z odrzuceniem wartości chrześcijańskich, tych, które kazały trzymać seksualność w odpowiednich ramach związanych z Ewangelią i jej przesłaniem. Jednym z głównych skutków rewolucji seksualnej było wyrwanie aktu seksualnego z instytucji małżeństwa oraz oderwanie go od funkcji płodzenia potomstwa. Liczyła się bowiem przede wszystkim przyjemność bez zobowiązań. W tej sytuacji w wielu wypadkach poczęcie dziecka nie było już radością, było problemem. Na mentalność aborcyjną w Polsce po II wojnie światowej duży wpływ miały rządy partii komunistycznej. W 1956 roku uchwalono ustawę, która de facto zezwalała na aborcję na życzenie. W obydwu przypadkach, zarówno Europy Zachodniej, jak i Polski, duże znaczenie na mentalność aborcyjną miały również procesy laicyzacyjne, które odrzucały Boga jako Pana ludzkiego życia. Warto również dodać, że krajem, który jako pierwszy wprowadził aborcję na życzenie, był Związek Radziecki. Ci, którzy mieli w późniejszym czasie na sumieniu miliony istnień ludzkich, zaczęli od tych najbardziej bezbronnych. Moim zdaniem, sednem problemu aborcji jest odrzucanie człowieczeństwa dziecka w łonie matki. Dlaczego tak jest? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam.